Szukają pracy nawet po kilka lat na swojej drodze, wciąż napotykają same bariery. Teraz jest szansa, że ich los wreszcie może się odmienić. Mowa o kilku niepełnosprawnych mieszkańcach Pyskowic, którzy od niedawna u swojego boku mają trenerów zawodowych. To właśnie wspólnie z nimi przygotowują się do poszukiwania pracy. Czy ta sztuka im się tym razem uda? Dariusz Kępiński ma 43 lata i jeszcze 10 lat temu miał pracę. Jednak pewnego dnia jego życie zmieniło się diametralnie. Pracował pan już kiedyś? Tak. W jakim zawodzie? Blacharz, lekarz. To fajna praca? No, na wysokości, ale fajna była. Póki nie zostałem kaleką. Rozumiem. A co się stało? Udar mózgu. Od tamtej pory mężczyzna, można by powiedzieć, ma stale pod górkę, głównie jeśli chodzi o znalezienie zajęcia. Chętni pracodawcy pana przyjmowali? No, znaczy się, jeden tylko był taki, który mnie przyjął, a się umowa skończyła i do widzenia. A w jakim zawodzie to było? Portier dozorca. Gdzie w takim razie pan teraz chciałby znaleźć pracę? Obojętnie. Może być portier, może być dozorca, przy zwierzętach lubię robić też. To jest obojętnie mi. Mimo silnych prób, panu Dariuszowi nie udało się znaleźć jakiejkolwiek pracy, dlatego przystąpił do specjalnego projektu, który od miesiąca realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, a który nosi nazwę Aktywni Razem 2. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem FAN z Katowic, który zaoferował nam współpracę w zakresie pomocy osobom, które są bezrobotne, nie mają zatrudnienia na terenie gminy, a do tego są osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak zwykły projekt. Jego uczestnicy mają bowiem do dyspozycji trenerów pracy wspomaganej. To oni będą uczestniczyć w poszukiwaniu zajęcia dla niepełnosprawnych pyskowiczan. Tak naprawdę będziemy przechodzić każdy etap rekrutacji. Od skompletowania dokumentów, pomocy w napisaniu CV, przygotowania listu motywacyjnego, poprzez praktyki, tak? Czyli wejście w środowisko już konkretnego zadania, konkretnego stanowiska, gdzie osoby będą sprawdzać, czy się nadają, czy dadzą sobie radę, czy są w stanie wykonać to zadanie. Jeśli osoby te sprawdzą się podczas praktyk, być może będą miały szansę na zatrudnienie. Na to też liczą uczestnicy projektu, dla których praca jest bardzo ważna z różnych względów. Taką bardzo ważną rzeczą, które te osoby podkreślają, że czują się potrzebne, że one dają sobie radę, bywają chwalone, to też bardzo dobrze na nie wpływa, ponieważ one w tym momencie dostają skrzydeł, wiedzą, że ta niepełnosprawność gdzieś staje się mniej ważna. Jak przekonują trenerki, niepełnosprawni to wzorowi pracownicy, rzetelni, sumienni, często nawet są przykładem dla innych zatrudnionych.